Siemanko, witam wszystkich bardzo gorąco, jestem Bonkol, dzisiaj w Scrap Mechaniku jest ze mną Nexos. Cześć wszystkim, siemanko. Moi drodzy, nie robiliśmy długo challenge'y i dzisiaj zrobimy po raz kolejny pojedynek inżynierów. Dzisiaj tematem będą wozy, jakie Nexos? Będą kontrowersyjnie nazwane lodziarki. Lodziarki. Dzisiaj zrobimy wozy takie, wiecie, które rozwożą na przykład lody gdzieś tam po osiedlach i grają muzyczkę i tak dalej. No wiecie, no wóz, który po prostu gościu tam siedzi i sprzedaje lody. Może je nawet kręci, nie wiadomo. Dobra, Nexos, to słuchaj, to co, mamy czas roboczy, powiedzmy tam z 10 minut. Zobaczymy. O kurde, to tak mało. No, no dobra, najwyżej. Najwyżej, no dobra, okej, będziemy kombinować. Dobra. Którą stronę wybierasz? Dobra, biorę tą po prawej tutaj. No to tak jesteśmy. Z cieniem, dobra. No to lecimy. 3, 2, 1, go. Okej, dobra, ty ja nie masz jakiś czas? Może czasomierz? Czasomierz? Ja mam, ja będę na komórkę patrzył, stary. Dobra. Ja pierdzielę, powiem ci, Bonkol, czy ty kiedyś takie loda sobie kupiłeś z takiej lodziarki? To ja ci powiem tak, kiedyś jeździło takie Family Frost się nazywało. No. I oni mają taką muzyczkę tu, 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 tu. Tak, dokładnie, tak, no to ci, ci przyznam rację. Zrobię teraz wóz i on musi mieć, no wiesz, co ci będę gadał, no bo to ci teraz zdradzę moją tajemnicę. Ja to wiem, stary. On musi mieć jakiś... wszystko, nie, no ta tajemnica lodów. Tajemnica loda. No co, no słuchaj, wóz musi, na pewno co musi robić? Na pewno musi jeździć, na pewno no, musi być fajnie umalowany, żeby też przyciągał uwagę. I musi być widoczne to, że to jest wóz z lodami. O ja pierdzie, i musi wydawać dźwięki. Zrobić. No kurde, stary, najlepsze. Będę musiał loda zrobić. Kurde, to po raz pierwszy w mojej karierze chyba będę musiał tak zrobić. Oficjalnie. Dobra, no ale... Dobra, to gramy. Lecimy, moi drodzy. Mam teraz... Powiem ci, że po takiej przerwie powinienem bardziej troszeczkę pomyśleć o tym... Znaczy wiesz, bo ja się nie rozgrzałem, to mogę przegrać ten czas. Nie no, spoko, będziemy przedłużać czas, spoko, będzie dobrze. Najwyżej, wiesz co, powiem ci, chyba najlepiej to mi zrobienie loda wyjdzie. To będzie no, może tak wyjść, rzecz. Mi się tak wydaje. Niestety, to ja muszę najpierw sobie, wiesz, koła gdzieś tutaj ustawić, zawieszenie zrobić, bo to jest lodziarka. One, czekaj, czy one z tyłu, nie, one nie miały z tyłu dwóch kół, nie? A nie mogę cię pytać, zapomniałem. Nie możesz, nie, no normalne takie, cztery koła, to zwykła sprawa. Czterokołowiec, a pewnie teraz ja zrobię cztery koła, Bonko zrobisz sześć. Nie zrobię tyle. I kurde, będziesz wygrańcem życiowym. Wygrańcem losu. No właśnie. Tak, ja robię lodziarkę tego, Freda Flintstona. Co ty gadasz? No. Ej, ale lodziarka Freda Flintstona? Co? No, ostatnio ten? Oglądałem to. Nie, bo zrobiłem z nią z kamienia przez przypadek. Aha. To są inne materiały. Nie, a to można by było tak zrobić. Mnie zawsze interesowało to, że jak Fred Flintstone przyjeżdżał do tej firmy, to on tak odbijał się i ten dinozaur tak zjadał tą tabliczkę. Przecież. No. A właśnie, tak, że on, no, on przebijał kartę po prostu. Tak, pracownika. On podbijał kartę pracownika, tylko że on mu ją tak do połowy, tak. Nie, on miał takie zęby chyba. On miał takie zęby i on ją przebijał, że był w pracy, tak? No, coś w tym stylu chyba. Nie wiem, nie znam się na epoce kamienia. Epoca kamienia. No lodziki, moi drodzy, no tak to wygląda. Ja tak bym spojrzał za... Czekaj, jeszcze nie ma, ja widzę tam, kurde, nie ma zostaw, nic. Zostaw, nie spoglądaj, co ty, kurde, robisz? To jest wóz, lodzikowy wóz będzie. Lodzikowy wóz, tylko jego zrobienie to będzie ode mnie wymagało naprawdę skupienia zen. Ja teraz muszę niczym mnich... Stary, pojedynek, ja już to czuję, to będzie hit, kurde. Będzie hit. Dwóch youtuberów robi loda. Robi loda. Dosłownie. Tylko nie wiem, czy... Ja muszę chyba... Każdy na swoje konto, prawda, ale... Ale jednak! No, co prawda, to prawda, Bonko, ci powiem. Ale ja powiem ci, muszę zrobić... Jak to ma być lodziarka, to ona musi mieć większy rozstaw. No, ty Boże, to będą oglądać dzieci. Dzień dobry wam wszystkim. Ale my mówimy tylko i wyłącznie o lodzikach. Tylko same niewinne lody. Dokładnie. Nie wiem, czego by ty się doszło. Ale jaki smak lodów lubi każdy, powiedz mi? Ja najbardziej lubię waniliowe. Ja bardzo lubię waniliowe, to prawda, ale najbardziej takie upodobanie mam do lodów truskawkowych. Brzmi śmiesznie, ale tak, bardzo lubię truskawkowe. I kiedyś były takie lody, tutaj trochę zajedzie product placementem. Natomiast stary, sama chemia, ja wiem. Natomiast nazywały się Manhattan. To były lody. Były najlepsze, pomarańczowe były i wiśniowe i jakieś tam. Też były dobre. Kurde, jakie to było dobre. No właśnie, i to się, kurde, i to się, powiem ci, jadło. To było, jadło. To były smaki, i one są pewnie gdzieś tam, ale to już nie to samo, my friend. To już nie to samo. No właśnie, teraz powiem ci, że ta moja lodziara całkiem dobrze to wygląda. Tutaj no na pewno, 2 na 10 pewnie. Moja no ale lodziara. Dobra.
Znaczy, bo ja tu podstawę jeszcze buduję, ty to pewnie już tam zaawansowany. Nie, spoko, spoko, ja też jestem tak daleko w tyle. Daleko za lodami. Daleko, daleko za lodami. O kurde, co jest nie tak? A, bo te lagi tu są czasami, dobra. Tu chodzi o to, że jak coś czasami kładę, to lag jest na serwerze i wtedy to tak dziwnie wygląda, jakby po prostu się miało zaraz zepsuć. Aha, ale jest wszystko okej, tak? Tak, działa. Dobra. Chyba, że oszukujesz i przestawiasz tam coś w portach. No, stary, to jest śmieszna historia. No chciałbym ci opowiedzieć autentycznie, ale to nie na kanale już będzie, zanim jak to trafi i tak dalej. Dobra. U mnie na kanale będzie. No mówię, to vlog jest po prostu historia o tym, jak zniszczyłem internet na osiedlu. Ty zniszczyłeś? Tak. No to ja jestem ciekaw. To jak ktoś ogląda ten materiał, to pamiętajcie, żeby do Nexosa wejść i potem u Nexosa takie coś... pośmiać, no. Dobra, powiem ci, ogarnąć. Że... Nie wiem, czy to nie trzeba będzie zrobić jeszcze jednej modyfikacji takiej dosyć ważnej. Aha, silniczek. Ja już słyszę, że ci silniczek tu chodzi, a mój to jeszcze wiesz, mój to A nie, to są takie podstawy. No, słyszę, coś tam jedzie, stary. Dobra, nie no, podstawowa sprawa. Nie F1, ty kurde, pojechało mi samochód, ty! Kurde, ja go muszę gonić! Ja go nie dogonię! Pozdrawiam Bonkola, samochód! Kurde, nie dogonię go! Muszę tu przewagę zbudować, stary. Ja zamykam oczy jak coś, dobra? Czekaj. Ja jestem mistrzem symetrii, raz, dwa. Co się stało się? Raz, no tak, jest tu. Co się stało się? Ty... Nie mam pojęcia, ale twój samochód, powiem ci, on pojechał. Ej, dobra, ja nie widzę nic, co zrobiłeś. Kurde. Tam tak a ty widziałeś mój samochód jak pojechał? Tak, widziałem, stary, widziałem. To było dziko, to była dzikość serca. Ja mogłem tego nie zobaczyć. On uciekł, on poszedł, stary, do lasu loda. To były smaku leśnym. Owocowe leśne. Boże, dobra, ja go przypnę lepiej do ziemi, wiesz, na smycz, kaganiec. Ja już nie myślę kompletnie, wiesz. Moja symetria jest zaburzona. Najlepsze, no kurde, ludzika zrobił, ja nie wiem jak to się stało. Kurde, powiem ci, kontrowersja wszędzie dookoła. Bulwers. Coś czuję, że to bulwers to te będą rodzice mieli do nas. Nie no jak, przecież my to nagrywamy tylko i wyłącznie dla młodych. No właśnie, no. Słuchaj, my jesteśmy jak, no kurde. Najlepsze są lody jeszcze, jak są super owocowe. No, znaczy, powiem ci, że bardzo dawno nie jadłem lodu. Kiedy ostatnio? A ja nie, ja tylko jak jest lato, wiesz? Są osoby, które no, ja w zimę jedzą i nic nie ale wiesz co, lubią, ja a ja nie lubię w zimę. Lody, wiesz? Ja w zimę nie przepadam, bo ja mam tak, że mnie gardło od razu będzie bolało, jak jest... Nie wiem. Okay. Nie odczuwam potrzeby, ja wolę na przykład ciastko sobie słodkie zjeść zamiast loda w zimę. Takie ten, ciastko mówisz? Takie... Ciastko. Takie ciastko, wiesz. A mogę na przykład cukierni. Zmienić opony kolor? Możesz, tak, ona, ale tylko o felga Jezu. Chyba się zmienia, nie? O Jezusie drogi, teraz moja lodziara będzie szybsza. To musi być najlepszy wóz lodziarowy. Teraz dzięki temu kolorowi staje się coś szybsze, pamiętajcie, zawsze tak to działa. Dobra, i teraz tak. Co by się zrobić tutaj? Ja chyba nie będę robił z kamienia, zrobię to z drewna, najwyżej przemaluję to później. Kurde, no nałożyłem sobie drugi kloc z drewna dołożyłem. Zrobimy tak, kurde, to będzie najlepsze. Także jak ktoś to ogląda, to wiecie, że to robimy z miłości. Z miłości do lodów. Dokładnie. Do słodyczy. Słodycze to jest śmierć słodka, ale... Ale co zrobić, ale jak no? To lepiej taką śmierć. Nie odmówić, powiem ci. Lepiej taką śmierć niż to. Który... A czy ty na przykład korzystasz z brązowego cukru Bonkolu? Wiesz co, słyszałem, że ten trzcinowy, tak? To jest... No nie wiem, w każdym razie podobno brązowy jest zdrowszy. Ja w smaku na przykład różnicy w ogóle nie widzę, bo korzystałem nieraz. Ale... A tak z ceną to nie wiem, z ceną chyba nie ma dużej różnicy, jeśli chodzi o cenę. Znaczy powiem ci tak, bo pytanie było, czy korzystam. No korzystam, ale nie używam na co dzień, nie mam zawsze tak, że tylko i wyłącznie brązowy. Kupuję jak na przykład ciasta są na święta przygotowywane, to jeszcze zostaje tego cukru, bo do wielu ciast jest właśnie brązowy używany. Aha, rozumiem. Jestem mistrzem symetrii? Na pewno. Dobra, i teraz... Tutaj, musimy tu... To ja zrobiłem? Czekaj, ja bym tak zrobił. O, to będzie... Okay. O kurde, jakie to będzie dobre! Ja to powiem ci, że mój to będzie też dosyć niezły, ale... Ja go to będę musiał dobudować tutaj jakoś dobrze. Mówisz? No... Mam nadzieję, że za ciężki po prostu nie będzie. To jest moja nadzieja jedyna. Mistrz symetrii Xos. Zobaczmy. Tak, jestem zdecydowanie mistrzem w tej dziedzinie.
Ja muszę ogarnąć. Ale to jest śmieszne, bo ja ponoć, tak jak byłem w szkole, to moja na przykład wizualno-przestrzenna, że tak to powiem, wiesz, wizja była całkiem na dobrym poziomie, nie? No ci powiem, że ja na przykład też symetrycznie to... Znaczy mnie to denerwuje, jak coś nie jest symetryczne. Nie? Niektórzy mówisz? To tam tak, a jak malują na przykład coś. Ja pamiętam w mojej podstawowej szkole gdzieś, to ja pamiętam jak malowali, to tak, a że tam gdzieś nie domalował, nie? Na przykład zamalowywał powiedzmy kolorowankę, czy na przykład no, malował i niebo i to malował to niebo niebieskim kolorem, ale gdzieś tu zostawił białe, tu zostawił coś niedomalowane i ja to, wiesz, wytykałem te błędy, bo to tak w sumie razi w oczy, nie? Mówisz, aż cię raziło to. No. Takie nie wiem, czy to nie jest pedantyzm, chyba tak. Znaczy to jest poniekąd takie coś. Ale taki bez przesady, bo niektórzy to muszą mieć na przykład sztućce wszystkie równiutko w szafce poukładane, to aż takie, to bez przesady, nie? To ja nie mam tak. Takie czegoś nie masz, tak? Aha. Nie, znaczy jest takie, jest coś podobnego i to na przykład moja kobieta Marta, i to nie mówię, że to jest złe, bo czasami to się przydaje być takim po prostu, wiesz, ogarniętym. Mhm. Natomiast właśnie też takie coś nie zrobisz, nie ten, no to wprawia po prostu człowieka w takie o kurde, jestem zły. Jestem zły. Tak to jest błąkolą, rzeczywiście. Może być. Czyli generalnie potwierdzone info. Mhm. No bo tu muszę się skupić, powiem ci, tak to buduję tutaj. Ja też. Się zastanawiam po prostu, jakby to wszystko tu wykombinować, żeby to dobrze było. Bo coś, że symetria to tutaj zaburzę i to ostro. Wilkołaczek mi dał suba na Twitchu, ja cię pierdzielę. Taki wariat z niego mały. Mały wilkołak. Dobra, zobaczmy. Już tutaj mam wiele rzeczy zrobionych ładnie, ale jeszcze dużo rzeczy przed nami. A już no, wykończenie jest najważniejsze, ziom. Ja już czuję, ja już... Mi się wydaje, że ten... Tu będzie mistrzostwo jednak przy wykończeniu najważniejsze. No akurat tutaj detale muszą być niesamowite. Każdy Dobre. Chce, żeby jego lodziara była dobra. Lodziara musi być najlepsza. Aha, i tutaj... Dobra, muszę te trzy kawałki usunąć. 90. Raz, dwa. To tak, o. Żebym sobie nie odpadł wszystkiego. Nie odpadł. Nie odpadnij wszystkiego. Okej, no dobra, stary, powiem ci, że dobrze to wygląda. Niech będzie, tylko to się pomaluje, wykończeniówka i... Panie, to się wyklepie. Panie, to się wyklepie i to niesamowicie. Będzie cud malina. Ja tutaj powiem ci, że tą dolną warstwę to ja usunę chyba. Ewentualnie zrobię coś takiego. Kurde, ja tu jeszcze nie ja mam zrobię, w ogóle to moje ja zrobię miejsce. Chłodnie. No właśnie, moja chłodnia też gdzieś tu powinna być. Gdzie zgubiłem chłodnię w lodziarce? Ja ci aż się przypominają czasy, jak w samochodach nie było klimatyzacji. No kurde. Ale to do dziś dzień niektórzy, wiesz, jak sobie jedzie jakimś, nie wiem, co tam, Golfem dwójką starym, to raczej tam nie będzie takich chyba luksusów. Raczej Dobra, teraz muszę iść tak, tutaj na górę. Teraz będzie najważniejszy moment. Bo musimy tu ogarnąć... O. Kurde! Jaki to okej, dobra, i teraz... Może taki zrobimy... Bo to jest medium weight, tylko ja bym nie chciał, kurde, bo jak ja... Dobra, w sumie pomaluję to, wszystko się pomaluje, zapomniałem, że to takie rzeczy, to można malować sobie spokojnie. No spokojniutka, chłopie. Poczekaj, czy ja to zrobiłem w ten sposób? Okej, bo to tu się będzie skręcać. Mm-hmm. Zrypałem to, no dobrze. W takim razie, dobra, to się usztywni. Co ty chcesz tam usztywniać? Coś no, z lodzikami. Muszę usztywnić tutaj jeden ten, że tak to powiem, drąg. Okej, ale dobrze, będzie okej, po to tutaj to zrobiłem, żeby nie było takich akcji, ale są. Szkoda, że nie można włożyć tego, właśnie tego bearinga pod jednego z tych. Tu gdzieś musi być, to tu musi się obracać, okej. Stary, ale spokojnie, to będzie bądź... najlepszy wóz. Czuję, że to będzie hit, to co my te wozy tu zrobimy. No coś czuję, że to będzie potrzeba więcej czasu niż tylko tyle, co coś nam dałeś. Coś czuję, że tu będzie trzeba zrobić plus 18. Aha, coś w tym jest. Coś w tym jest, Bąkolu drogi. Teraz to będzie się ładnie skręcać, przynajmniej taką mam w teorii nadzieję. Ale teraz muszę zrobić pakę. Pakę? Makę. Mhm. Dobra, tu już jest gitarka. Choć w sumie, jakbym to połączył z tym, to by nie było potrzeby na tą górną część. To jest myśl. O, to musimy zmienić. To jest genialna myśl. Very genius. Mam ci...
Very good match Nexus. Choć z drugiej strony to też tutaj, a nie, tego nie można akurat, tego akurat nie mogę, tak. Dobra. No dobra, to będzie w ten sposób, ale koła są równo, więc... Raczej... Tory były złe. Wszystko było Tory złe. Były złe. Tak. Dobra, tu teraz jakiś próg bym musiał zrobić, kurde, tu nie mam wizji, powiem ci, na to wszystko. Piesek u kogoś. Jeszcze jakiś piesek mi tutaj, wiesz, na osiedlu chodzi. Czy wy macie psa? Nie. Ja nie, ja nie mam psa. Znaczy już teraz nie mamy, nie? Niestety. Piesek jest fajny, ale kota będziemy mieli niedługo. Co ty mówisz? Mhm. Dlaczego kota akurat? Śmieszny kot. Dlaczego kota? Ma być śmieszny? No bo to będzie kot, który jest kotopsem. Co? Rasa nazywa się Devon Rex. No. I są to koty, które na przykład... Znaczy to zależy, nie? To są bardzo przyjazne koty. Są takie dosyć specyficzne koty, bo tak jak mówiłem, to są takie kotopsy, one merdają ogonkiem, cieszą się, stary, wiesz, jak przychodzisz, przytulają się do ciebie, są a, bardzo to spoczko. Właśnie takie, wiesz, tak, bo na przykład masz koty, które są, no że tak to powiem, no, skurczybykami? Skurczybykami, takim, wiesz, tak, aż tak paskudnie jest, nie? No. A ten koteł to na przykład jest kompletne przeciwieństwo takiego kota. To mi się czyli bardzo nie podoba, jest skurczybykowy. Dlatego zdecydowałem się, tak, dokładnie. I właśnie to jest coś, co chciałem uniknąć, bo ja na przykład kotów nie za bardzo lubię. Ale proszę bardzo, udało się, że na przykład jest taki idealny kot. To ja ci kurde... prawie gratuluję z tym kotem, bo nie wiadomo jak z nim będzie. No właśnie, no to tak to jest. Znaczy to wiesz, no, z kotem jak z dzieckiem teoretycznie, nie? Może być kurde ten, a może być kurde, wiesz... Wiecie, ja tutaj dobrze zrobiłem? Nie. Nie zrobiłem tego dobrze. Dobra, ja już teraz chcę to ogarnąć. Kurde, stary! To będzie dobre. Już mam plan najlepszy. Powinno być trzy. Żeby było wiadomo, że to jest... Żeby było wiadomo, że to jest wóz. Wiadomo jaki. Okej, okay, odpadło mi to. Okej, okay, nie. To ma nie być w tym kierunku. Raz, dwa. To ja w ogóle to jeszcze. Może to spróbujmy tutaj. Tak. Ja jestem mistrzem symetrii w tym momencie. Stary, no już czas na pewno nam minął, wiesz, no, dawno, dawno, ale jeszcze trochę, nie? Jeszcze bym poprosił jeszcze o trochę czasu. No spoko, spoko, bo ja już mam taki pomysł, że to się musi udać. Mhm, już wiem, bo mam koła troszkę źle wyważone, wiesz, to tak mega źle wyważone. Jestem mistrzem symetrii dosłownie. Jakbym wziął takiego klocka tutaj, zobaczysz, jak ja to opuszczę, to on nie stoi równo. On nie no, stoi dobra, równo. Dobra, dobra, no. Moja lodziara nie stoi równo. Mm-hmm. To jest dużym problemem z jednej strony, aczkolwiek z drugiej strony da się to jakoś załatwić. Da się to ogarnąć. Tak. Będę musiał po prostu ten bearing jeden usunąć. Da się bearing usunąć? Da się. Czegoś? No nie, musisz usunąć pierw klocek jakiś, który dobra, tam no to był. Usztywnie, to po prostu będą mm-hmm. Sztywne. Boże, ja żeś, kurde, challenge zaprosił mnie do niego, a ja to nieprzygotowany kompletnie. No i to no, może i dobrze, a może nie. Masz więcej szans ze mną w tym. No momencie. Na pewno, no właśnie dlatego. Mógł, to jest to, mnie specjalnie pułapkę złabiłeś. Dobra, moje koło teraz pewnie będzie dobre. Kurde. Idealnie, powiem ci, teraz jest super. Okej, okay. Po prostu dać jednego klocka więcej. Musimy tak to ogarnąć. Tutaj muszę zrobić bearing. No dobra, no to teraz musimy zrobić... Ja tu jestem dalej na części ustawiania kół, wiesz? Co to tak. Mi SMS-y mi wibrują? Tak bardzo przykuwam uwagę do detali, że to ma wyjść dobrze. Mhm. Że aż się zapominam, powiem ci, w niektórych momentach. To się nie zapominaj tak, weź, nie bądź taki. Ale będzie dobrze, ale powiem ci, to już widzę... Panie, tutaj... będzie pan zadowolony? Tak, panie, kurde, żyleta, nie samochód. Kurde, mam nadzieję, że to się nie wywróci zaraz, bo tu są lagi na serwie, ale to nie aż tak bardzo. Mam nadzieję. A powiedz, jakie to będą lody, które będą sprzedawane? Czy to będą to rożkowe? Będą lody w rożku, ale to będą kręcone.
No to dobra. Znaczy będą różne lody, wiesz, bo będą takie lody z lodówki. Mhm. Będą lody kręcone. O. To powiem ci, że teraz to mam jeden mały problem. Mówisz? Aczkolwiek da się go w bardzo łatwy sposób chyba rozwiązać. Taką w teorii mam nadzieję. Okej, okay, powiedzmy. Kurde! To musi być to. Okej, okay, odpadło. Jest 10 na 10. Czy ktoś da więcej? Okej, okay, to jest za długie. Ewidentnie to jest za długie. To powinno mieć 3. Wow, o. Tu chyba coś... Tu okay, zdecydowanie odpadło. Coś źle zrobiłem. Ach, naprzód muszę inny zderzak zrobić. Nie! Dobra. Kurde. A teraz musimy wypełnić. A moja kolorem. Lodziara wygląda już tak dobrze. Już widzę, stary, to już widzę to, wiesz? Ja już tą lodziarę tak? Widzę, no. Ona jest tutaj, ale jeszcze jej nie ma. Zaraz będzie. O, żeż w mordę drogę. A czy ty będziesz je sprzedawał w wafelku na przykład? No, znaczy powiem ci, ja bardzo lubię lody wodne też. Nie wiem jak tak? To. No, jak, znaczy, bo są ludzie, którzy mówią, o... Tu, ja lubię wodne bardzo, no. Wodne lody, to wiesz, to co to ma być, nie? Że to sama, kurde, chemia. Że nie ma mleka. No, ja ale mleczne takie... też lubię, nie? To nie jest tak, że jestem jakiś wybredny i mówią, o, takie, o to ja lodzika nie zjem, nie? Panie, lodzika to można zawsze wstrzałać. Mhm. To jest właśnie to. To jest właśnie to mąką. Dobra, tu już jest pięknie. Normalnie aż mi wafel mięknie. Taki żarcik. Mówisz, jak zmiękczony wafel. Mhm. I teraz musimy ogarnąć jeszcze coś. Bąkol i zmiękczony wafel. Jest jeszcze to zróbmy na przykład. Nie wiem, z czego to zrobić. To będzie dobry, stary. Dobra, zrobimy z tego. Dobra, tylko ja to muszę zrobić w bardzo podobny sposób. Kurde! Musi być jeden, ale jeden to jest oddzielony raz, jak ze dwa klocki tu są, także nie mogę tego postawić, czyli tu muszę jeden postawić i tutaj nie ma, czyli ten jest dobrze klocek. Tutaj jeden do góry musi iść, w tym razie. Tutaj będzie dwa do góry. Okej, okay, a tutaj trzy. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, one powinny być bardzo podobnie zrobione do siebie. No, to muszę usunąć. No mistrz dobra, symetrii. No nie, wszystko będzie dobrze. Mistrz symetrii wkracza, raz, mówisz? Dwa, to jest jeden. Czyli taka jest, ra, dwa, dwa plus jeden. Zobaczmy, czy się symetria zgadza. Dwa, dwa plus jeden plus trzy. Okej, okay, dobra. Jest całkiem spoko. Znośnie. Jest znośnie, bąkol. Znaczy to powiedz mi, będą lody świderki u ciebie. No, znaczy powiem ci, jakby lody, nie? Jeżeli mhm. chodzi o lody i takie wspomnienia o lodach, najbardziej kojarzą mi się z morzem. Jakby jeździło się nad morze i zawsze tam po prostu są te takie budki. I w tych budkach, mój drogi, zawsze były właśnie takie kręcone lody i tak dalej. Gofra sobie mogłeś kupić. I to na przykład na molo, gdzieś tam w Sopocie sobie jadłeś takie rzeczy. Kurde, chciałem teraz przedobrzyć, przepraszam, przerwałem ci, no. Nie, spoko, spoko. Ja ci opowiadam to takie historie, dosyć takie mierne. Nie, nie. Pamiętam, też tam go-karty są takie, to są historie związane... Będzie trochę za długie. Z życiem. To są historie życiowe. No. Dobra, teraz musimy zmienić kolor. Dobra, ty już paint job robisz. A co, słyszysz to? Tak, słyszę wszystko, bąkol. To jest najlepszy paint job. Bąkol i jego paint job. Bożesz w mordę jeża. Wiesz, dobra, jeszcze mamy tak z 5 minut, żeby nie przedłużać za bardzo? Chyba se żartujesz. Chyba nie. Nie, no autentycznie, to jest przegięcie, to co teraz powiedziałeś. To co to może być? No moja obudowa jeszcze karoserię dopiero zyskuje. Okej, okay, to jest dobrze. To jest 3. Mogę jeszcze dorobić coś takiego. Najlepsze. Dobra, w
ten sposób. Ale musi wydawać dźwięki. Ja się zaraz za dźwięki zabiorę. No właśnie, bo dźwięki, no ty mi jeszcze mówisz, że ja mam tu kończę, a tu dźwięków stare jeszcze nie. Nawet silnika dźwięk nie wydaje. Nie no, silnik to ci na pewno jakiś dźwięk wydaje. No wiem, ale ja nawet nie mam zamontowanego. No nie, to musi być taki kolor. To musi być kolor. Przechodzę do maski, ziom. Związany z tymi, z lodami. Kolor związany z lodami, to jest dobry pomysł. No są takie kolory. Co nie wiesz? Ja bym poprosił, powiem ci tak, to jest mega dobry pomysł, nie, to co tu zrobiliśmy. Ale ja bym naprawdę poprosił o to, żebyśmy my przedłużyli. Najwyżej dopracujesz swoją brykę, ale to musi być hit. Ale bo ty musisz hicior zrobić? Tak, to będzie niesamowite, to co teraz zrobię. Dobra. To będzie najwyżej długi materiał. Obiecuję ci, że to będzie dobra. Dobra. To idę w to. Myślę, że wszyscy chcą zobaczyć to. On idzie jakiś jeden pałąk, nie wiem dlaczego. I tu chodzi, bo tu są dwa, a to jest... O mój Boże, nexus jest 3 metry. Co tu się stało się? Dlatego, że stąd mam iść te pałąka. To tutaj... Co to tutaj w ogóle robi? O. To se może stać samemu. Kurde, powiem ci... Nie wiem co jak co, nie, ale... Nie wiem co tu jeszcze zrobić. Na przykład tu usunę to. Ja mam ewidentnie problemy, ja mam zaburzenia wizji, wiesz? Dobra, no to te zaburzenia... Ja takich rzeczy nie widzę. Aż mi się smutno robi. O, i sobie obciąłem właśnie w tym momencie kawałek tego. Super sprawa, Nexus. Kurde, no nie wierzę, tak się za bardzo wziąłem, żeby moja lodziarka była taka dobra. Najlepsza. Aha. No dobra, to teraz musimy ogarnąć jedną rzecz. Kurde. Jestem ciekaw, czy wpadliśmy na podobny, kurde, pomysł, ale to wyjdzie w praniu. Wyjdzie w praniu. Aha, to teraz tak, to musimy odpiąć. I musimy to mieć na włączeniu. Dobra. Uznajmy to za okej. To szczerze, że tam coś się kręci, ziom. Co się dzieje, stary? O kurde! Kurde! Dobra, cicho tam. Okej, okay, dobra, jest, okej. Okay. Powiem ci, pierwszy etap prawie że ukończony. Co pierwszy etap? Mój pierwszy etap to znaczy, że ja w ogóle to, wiesz... To będzie straszne, to co teraz zrobię. Bo teraz muszę zrobić przód, ziomek. Drogi. Dobra. Aż się zastanawiam, czego myśmy tu jeszcze nie dali. Ja mam nadzieję, że ten, że ciężarówkę po prostu ja nie zbuduję. Nie, spoko. Żeby to jak ciężarówka nie wyglądało, to ma wyglądać jak lodzik. Jak lodziara. Dokładnie. Tu mógłbym ustawić, dobra. Okej, okay, i teraz tak. To sobie będzie w ten sposób, będzie taka maska, mniej więcej tutaj. O, idealnie. To możemy trochę... Jak tam ci idzie jeszcze, powiedz? No, czy jesteś w stanie za 5 minut skończyć? Nie jestem w stanie za 5 minut skończyć. Nie. Bo ja już lody to robię, kurde, ja już to kręcę. Kurde, wiesz co, to ja może zrobię maszynę do robienia waty cukrowej jeszcze. Okej, okay, stary, możesz dorobić, idealnie będzie. Może się z czasem wyrobię. Czekaj, ja bym tutaj jeszcze stary grill do silnika dorobił. Bo to... O mój Boże, mój samochód będzie taki dobry. Jak go skończę? Kiedyś. Kiedyś będzie dobry. Kiedyś będzie dobry. Oj, to nie to. To musimy zrobić ten... Nie, stary, bo... Dobra. Tutaj zrobimy tak, tutaj zrobimy taką szafę, bo tutaj lodziki muszą wychodzić z tego. Dobra. No właśnie sygnał jeszcze muszę zrobić, to jest właśnie to. Ja muszę światła, jak dam światła, to już będę miał wtedy, będę wiedział mniej więcej, gdzie jest przód, a gdzie jest tył.
Właśnie, dobrze, żeś mi powiedział o przodzie i tyle. To jeden, to jednak może być trochę do góry, o jeden. Bardzo. Teraz zmienię tego kolor w sumie. Horror. No, może tu tak zrobimy. Dobra, to będzie niezły busik. Okej, okay, i teraz tutaj musi zostać umieszczona kabina. Mówisz? No, już tutaj powoli robię szkielet kabiny. Dopiero. Więc... Nie, no nie gadaj, że szkielecior dopiero tam tak, idzie. Tak, ale to już później pójdzie z, jak spłatka. Że tak to, po, że tak to ujmę. No dobra. Bo ja już chciałem etap produkcji odpalić, nie? No właśnie, a ja tutaj jeszcze... Zalegam. Dobra, to jeszcze zrobimy... Wiesz co? No. Ja już wiem co, ja tu jeszcze maszynkę. Dobra, dobra, to już wiem o co chodzi. A, to są dwa. Jest jed... L, tutaj też jest takie L. Idealnie, dobra. Idealnie. Tak, to dobre jest. Jakąś szybę tu musimy dać jeszcze. Uznajmy, że tutaj to będzie szyba. Będzie dobra. Najgorsza lodziara ever. To co? Już? Nie no, żartuję. Spoko, spoko, spoko. Nexus, ty się tam nie denerwuj, będzie wszystko dobrze. Ja tylko tak wiesz, sam jeszcze dużo rzeczy nie mam zrobionych. No właśnie. I tak się próbuję no odstresować tym challenge'em. O. Hmm. Dobra. Kurde, czegoś takiego jak tak. Okno zrobić. Masakra. No i spadłem, świetnie. Świetna sprawa. Dobra robota. Dobra robota. Powiedzmy, że tutaj będzie, o. Będzie coś takiego. I uznajmy, że tutaj będzie kierowca siedział. O, okej, dobra, jest dobrze. Wizja będzie niezaburzona, będzie wręcz super raśna. Super partia. No, może teraz za wysoko, albo może i rzeczywiście. A może i rzeczywiście taka kabina by. O kurde, co ja zrobiłem? Może taka kabina by była mega właśnie dobra. O takiej właśnie optymalnej wielkości. I od tych dwóch to ma lecieć? Czekaj, skąd to leci? To jest jeden taki. No tak, bym zrobił. Co tam montujesz, ziom? Co, przycinało ci jak to montowałem teraz? Nie. Nie, 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 tylko słyszałem po prostu takie niepokojące dźwięki zwycięstwa. Niepokojące. A nie są takie niepokojące. Po prostu czekam, aż ty w końcu zrobisz ruch i powiesz Ponkol, zbudowałem. To jeszcze chwila, jeszcze chwila. Dobra. Dobra, tutaj będzie tak. Posób będzie. Ja bym jeszcze musiał jakąś szybę tu zamontować. Czy ja tu... Czy jest coś takiego szybopodobnego? Nie, właśnie nie ma czegoś takiego. Musi po prostu wytnij tam, ten kawałek wytnij. Wiesz? Wytnij ten kawałek. Hmm. Brzmi ciekawie. Najlepiej. A zobacz, czy takie coś by nie pasowało. Nie, to też są. Kurde, jeden klocek za mało. No nic. Kurcze. Lodziarka. Lodziarka. Zrobi loda, loda, loda. Najlepsza. Lodziarka. Zrobi loda, loda, loda. Dobra, od tego klocka idzie do góry. To musimy teraz... Tutaj idzie tak. Idzie tak. Hop. Nie, czemu? Nie chcę mi wskoczyć. Wskakuj tutaj, ziomek. Będzie dobrze. Dobra, to jest idealnie, idealnie. Powiedz mi, kolego uznam drogi, to za sukces. Jak tam daleko?
Kurde, wiem, Bąko, że ty chcesz już skończyć to cierpienie. Tego nie tutaj. Cierpienie, po prostu muszę zobaczyć, czy ty lepszego lodzika ukręcisz. No właśnie, powiem ci, że już teraz zajmuję się tą sekcją, gdzie będziemy już lodzikować zaraz. Dobra. Muszę tu zrobić takie coś. Okej. Okay. Musi się nazywać twoja firma jakoś. O właśnie, musimy nazwać jeszcze jakąś firmę. Mogę to już myśl nad nazwą. Jak chcesz swoją lodową firmę nazwać. Dobra. Zróbmy tutaj drzwi jeszcze szybko. Kurde, bearing wyrzuciłem. Czuję, że to jakbym nie miał presji czasu i tego, to ja bym to zrobił naprawdę coś niesamowitego. Ale coś czuję, że to może być ten... No nic. Okej. Okay. Jeszcze gdzieś tutaj... Mniej więcej zrobimy tak. O. Zobaczmy. No myślę, że do spodu tu pójdzie. Ja myślę tutaj. O, dobra. To jeszcze to tak sobie upiększymy to. Zobaczcie, moi drodzy, to będzie... O kurde, jakie to dobre będzie. O. Dobra. Jeszcze musimy wyciąć, bo przecież ta ciężarówka nie może taka być bez okien. Mniej więcej tutaj zrobimy okno. O, tutaj zrobimy takie okno. Uznajmy, że to jest close enough. Close super enough? To jest close super enough. Nie, to muszę... Kurde, papier toaletowy, co ja tutaj... Powaliło mi się w tej głowie. Za fotelem kierowcy umieścimy tak sprytnie ukryty mechanizm. Mechanizm loda. Dokładnie. Tylko ten mechanizm loda ja bym chciał aktywować z innej strony. Kurde, jeszcze chciałem paint joba zrobić. Co? To źle zabrzmiało. No wiem. Teraz pierwszy ruch to będzie 90 stopni. Dobra. Uwaga. Aha, a teraz on the lift. A teraz zrobię ostatnią już rzecz. Okej, okay, uznajmy, że jest dobrze. Dobra, to zamknijmy tutaj. O, kolorystyka nam się podupczyła troszkę. Ale wy się nie przejmujcie, widzowie moi. Ale wszystko będzie dobrze. Okej. Okay. Uznajmy to za sukces na razie. Połowiczny, dobra. Nexos, ostatnie dwie minuty, bo to już będzie... Stary, dobra, czekaj, ostatnie dwie minuty. O, ja cię pierdyle, ziomek. Powiem ci, teraz to wygląda... Bo tragicznie. To już jest 40 minut, a miało być 10. Wiem, miało być 10, a to jest 40 minut. To już jest taki to miał być najlepszy. Zbyt dobry challenge wymyśliłeś. Ja tu zrobimy taki podejścik szybko. To będzie tylko z jednej strony, gdzie można podejść na loda. Tutaj, o, tu będzie, uznajmy to za okieneczko, tutaj będzie okieneczko, takie. O, okej. Okay. To okieneczko będzie mniej więcej od, tu jest jeden, to tutaj będzie drugi, do góry. Możesz, kurde, Bąkolo, to będzie najdłuższy challenge na ziemi. Na ziemi, ale takie challenge to też są lubiane. Mhm, wiem. Spider Sims, dziękuję ci bardzo serdecznie. Czekaj, bo tu ktoś będzie chciał zamówić u mnie loda, to kurde, to będzie trudno. Jak będę miał takie coś, o. Okej, okay, teraz. Zróbmy teraz jeszcze ten. Okay. O. Kurde, stary, nie. Ja to słyszę, ziom, ja to słyszę. Dobra, ale to już musi kurde być zaraz, bo to już nie mogę się doczekać, co ty tam zrobiłeś, ziomek. Nie, no bo to u mnie to... O, jestem opóźniony w rozwoju. Ja pierdzie, jak nie, to trudno, to najwyżej pokażę ci moje stary, nieudane dzieło. Najlepsze to jest, kurde. No nie, to wygląda kurde super stary, tylko kurde, chwila jeszcze moment i byłbym idealny. Tak? A ile to jest chwila moment, bo to chwila może być... Zobaczymy, no. Ile byś potrzebował tej chwili momentów? Zaraz jeszcze chwilkę zobaczę.
Dobra, tutaj obetnijmy dobra. To zostawmy tak. W ten sposób. Tutaj utnijmy parę tych. Ja ci światło mogę zabarwić, mogę? Pamiętaj, że to musi mieć, wiesz, zaplecze sanepid. Kurde, sanepid, zaplecze sanitarne musi być. Zaplecze sanitarne. O, tak. Dobra, okej. Ciekawe, czy mogę pomalować jeszcze lampki. To było świetne, jakbym mógł. Może można. Chyba można. Ale, a kurde, bo tutaj. Dobra, tu jest wszystko. Dobra, to będzie. Nie, no będzie w ten sposób, no. No kij, no trudno się mówi, no dobra. A teraz tak, muszę tu sobie zrobić otwór. Czekajcie chwilę. Czekaj chwilę. Mhm. No dobra, już, okej. Okay. Dobra. Dobra, to mamy. Możemy jechać? Chwila. Już tylko tutaj montuję jeszcze stary wywiew. Bo bez dobrej dobra. Wentylacji to ani rusz. To ja myślę, że to już jest gotowe. Dobra, to najwyżej przegram stary ten challenge, ale mogę najwyżej opowiedzieć o nim czy coś. Dobra. Jakbyś chciał, jak już tak ci czy ty jesteś, czy my wyjeżdżamy? Albo kto pierwszy pokazuje, stary? Ja idę do ciebie pierwszy, wiesz co, czego, bo jeszcze nawet nie wyjadę tym, wiesz? A ty nie musisz jechać, to jest olej tu. Dobra. Bo mi się kurczak w piekarniku już pali. Kurde, nie, no źle, nie mogę. Pierdziela, no moje jest takie słabe, to było takie dobre prawie. Ale mi się pali kurczak, idę do ciebie, stary, dobra. To ja, o nie, wiesz, ale będzie mi smutno teraz, jak, no. Jak idziesz już do mnie. No, patrzę się. O, mogę? Mogę? No, stary to jeszcze nie, nawet nie jeździ niestety. Stary, dobra, jestem. To miało być jak z moich marzeń. To miało być, stary, to pokaż mój... temu lodziarę, kurde, to ma nawet klimę. Widzisz? Ale ty ładnie tu detale żeś zadbał, kurde. No właśnie, no... mówię, tylko to budowałem tak długo i to miało być okienko, które by się otwierało, takie na kliknięcie, no. Więc możesz na podest wejść, no wejdź, stary. No, no, ja chcę lodzika, no. Nawet wysokość jest prawie, że podobna, czekaj, no dobra, no uznajmy, witam, że... poproszę loda. Widzisz, patrz, nawet wysokość tutaj okienka jest... Wezmę idealna. Sobie sam! I zobacz, że tu niestety sam sobie loda nie zrobisz nawet, jakbyś chciał. Ale czy to jedzie? Na przykład mogę pojechać? No nie, bo nawet nie zamontowałem przecież ten. O kurde, silnika, to skończymy już... poza tym najwyżej. No ale ty czerwone koło, tu ten? No bo to wymieniałem, wiesz, ale zaraz zrobię, żeby był szybszy, wiesz, teraz dobra. Będzie szybszy o wiele. O. Spoko, spoko. Miałem go pomalować jeszcze ładnie. To pomalować to można raz, dwa. Dziś i to... Ale jest wysoka ta ciężarowa tir taki. No, ale u góry miał być lód. Dobra, a no to chodź teraz tu. O mój Boże, stary, wygrałeś ten challenge, no, bo mi tu, nie zabrakło tu, czasu. Tu. O mój drogi. Ale Boże. idź z drugiej strony i idź ten. Patrz to. Kurde, ty masz nawet paint job, no dobra, no. Czekaj, ja muszę ci teraz pokazać coś najważniejszego. Dobra, uwaga. Bo to szybko, żeś robił. O, żeż mordę się... Jedziemy teraz, uwaga. Teraz lodzik się kręci. No. I uwaga, otwieramy kramik. O, żeż mordę, zrobiłeś co? Tutaj ten, wszystko. Kurde, zrobiłeś. Zaplecze sanitarne. Kurde, ale zajebiście masz, ja też tak chciałem właśnie zrobić. No to kurde, dokończymy to poza tym. No dobra, to bo uznajmy, ja wyjątkowo ci mówię, mi się kurczak pali w piekarniku. To jest Cornhub, ziom, to jest Cornhub. To jest właśnie, zgde Cornhub. To jest Cornhub jak nic, no. Nawet jeździ, zobacz. No, uwaga. Lody! No nie, przyjechały. Lody. No wygrałeś, no. Zabrakło mi czasu. Dobra, w każdym razie. Dobra, moi drodzy, ja kończę ten nagrywanie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i pamiętajcie, że... Tak, oceniajcie, na dole macie link też do kanału Nexosa. I macie pomysły na kolejne challenge, oczywiście możecie napisać w komentarzach. Także dzięki Nexos i dzięki do zobaczenia. Trzymajcie się, pa, pa. Yo, yo.